zaszczyt powitać Państwa na wiosennym koncercie uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie. Tym razem spotykamy się pod hasłem W sercach grana muzyka. Witają Państwa Michalina Żarnowiecka i Ania Łukasiak. Zanim jednak wybrzmią pierwsze dźwięki, prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Sławomira Machałę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w czerwcu, a nie tak jak w poprzednich latach w kwietniu lub w maju, spotykamy się na dorocznym koncercie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Mimo wszystko chcę bardzo, bardzo serdecznie powitać Państwa. Chcę powitać naszych honorowych gości. W pierwszej kolejności panią starostę Janinę Żagan. Witamy panią starostę. Równie serdecznie witam pana burmistrza Kasztury. Witamy panie burmistrzu. I oczywiście witam wszystkich Państwa zgromadzonych na widowni. Drodzy Państwo, za nami egzaminy, przesłuchania i konkursy. Tak więc z czystą radością i z pełną swobodą możemy dzisiaj oddawać się przyjemności słuchania pięknej muzyki w wykonaniu utalentowanych młodych artystów. Przez ostatnie miesiące, drodzy Państwo, próbowaliśmy zagościć w Waszych domach poprzez krótkie filmy muzyczne realizowane w ramach cyklu Odgłosy Góry Zamkowej wespół z naszym stałym partnerem medialnym, portalem internetowym OX.pl. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować samemu panu prezesowi Wojciechowi Tatce za nawiązanie tej współpracy. Chciałbym podziękować pani Marcie Szymik-Telesz, panu Mariuszowi Jaszczurowskiemu, którzy bezpośrednio zaangażowani byli w realizowanie tego projektu. Chcę też serdecznie podziękować panu Stanisławowi Konopce, który w imieniu portalu OX.pl od lat niezmiennie przygotowuje fotoreportaże z naszych koncertów. Moi Państwo, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za tę współpracę i za realizację tego najnowszego projektu. Jakkolwiek wspaniałe nie byłyby te projekty filmowe, to nic nie zastąpi jednak, moi Państwo, słuchania muzyki na żywo. I właśnie do wysłuchania dzisiejszego koncertu chcemy bardzo serdecznie Państwa zaprosić ja i moja młoda partnerka. Życzymy udanego. Pierwszy na scenie zaprezentuje się dzisiaj chór pierwszego stopnia pod kierunkiem pani dr Anny Ostrowskiej. Zabiorą nas oni w piękną podróż z regionalnym akcentem. Chór wykona utwory Kokoszka Jarzębata, czyli pieśń ludową w opracowaniu Honoraty Cybuli, Kanon Krót, czyli tradycyjną piosenkę w aranżacji Carlosa Manuela i w akompaniamencie zagra Sylwester Soślak. Na koniec będzie utwór Cieszyn ze słowami Hanny Nowickiej-Rożem, a muzykę zapewni znowu pan magister Sylwester Sośniak wraz z towarzystwem zespołu jazzowego. Zapraszamy.